Dobra, czas przejść do ważnych tematów, ja nie jakieś gówno, nie, jakaś polityka. Ważne tematy o Marvelu. O ty, recenzja The Marvels, czyli chyba syf, nie oglądałem i ogólnie o Marvelu, no ja też tu będę pieprzył coś, bo się wnerwiłem na Marvela, no już to parę lat, no bo kiedy był Endgame, w 2019? No, to już tyle lat minęło, a ten Marvel tylko coraz gorzej, niestety. Obejrzmy, obejrzmy to. Ta baba to ona jest z serialu Wanda w Vision, nie? Ta czarną skóra. Ale ona mnie tak wyrwiała, ona jest chyba z tego serialu, ale to była tak na siłę wepchnięta. Tylko. Po... No, jak nie, to jest ona na stówę. To nie jest ta z Wanda coś tam? Chyba, że to jest ta w tym nowy w tym. No jest, no właśnie. To co ty pijesz, że nie? Bo ci laka za podam. No nawet oczy takie się sobie robi. Ty, ale ona była tak gównianą postacią na siłę, tylko. Kamala? Chyba, że mogła turnć licht na fizyczny wiatr. Ja jestem Waffler. Z moją grypą własną, będę zabijał innych na podłodze, czy nie tak. Siedząc w kinie na ostatniej części Avengersów, nie sądziłem, że scena pogrzebu Tony'ego Starka okaże się też pogrzebem całego MCU. Systematycznie poprzeczka Rel. Marvela leciała na łeb, na szyję, prowadzając tam masę... Ty koleżka z w pierwszych 30 sekundach, ten film mi się już podoba. ...bohaterów, którzy w gruncie rzeczy byli... przepraszam... Były, bo w większości to bohaterki, robione na jedno kopyto. Czyli całkowicie bez charakteru, osobowości czy oczywiście zajbiste we wszystkim, co robiły, nie ponosząc żadnych konsekwencji. Za... To jest nowy Terminator czy coś z Marvela?. Ze swoje czyny. Miały być lepsze od mężczyzn, tylko. A tak naprawdę były ich nieudolnymi kopiami. I tak, Serio, nie wiem. Peak, To znaczy, przypięto łatkę MCU, i tak ja wiem, że wiele osób odpala się na to określenie. Kogo? To znaczy, przypięto łatkę MCU i tak ja wiem, że wiele osób. A MCU. Okej. Okay. Tu okay, okay. podpala się na to określenie, że jest z dupy i nie ma sensu, ale czy tego chcą? Ma czy to sens. I w wyborze ja. maniaka zmierzał właśnie z tą agendą, bo jak wiemy, dla nich to ma znaczenie większe niż dostarczenie nam czegoś, co dostawali. Dobra, ty ja już tak zapodam na początek, ale już są plany, żeby Iron Man wrócił i kapitan Ameryka. Także widać, że coś im nie idzie w pieprzanie tych głównopostaci, główno wracają do najlepszych. Dobrze kiedyś, czyli rozrywki. Więc dotarliśmy do momentu, w którym to chyba już ostatni gwój został przybity do tej trumny i myślę, że śmiało można powiedzieć, ta halk w ogóle takie ścierwo, ja jeden odcinek tylko obejrzałem i mówię, nie oglądam tego ścierwa dalej. Korre, nawet nie pamiętam ile odcinek trwał, ale jeden obejrzałem, tak mi się dłużył, takie ścierwo drętwe. Obejrzałem jeden, mówię, nie oglądam tego gówna, no nie dam rady. I myślę, że śmiało można powiedzieć, Marvel zdechł. The Marvels jest filmem całkowicie pozbawionym jakiegokolwiek sensu, zabawy czy emocji, czyli idealnie wpisuje się w czwartą i piątą fazę MCU. Wszystko co no, się dzieje na radę. ekranie to wylewający się cringe i żenujący pokaz nieumiejętności prowadzenia fabuły w filmie o superbohaterkach. W ogóle też ta aktorka jest pana od tej Captain Marvel. Nieumiejętności... Ja widziałem jakiś wywiad z nią, że ona odchodzi od tej roli, bo hejtu nie znosi od fanów. Tych seksistowskich fanów Marvela. <laughs> że wiesz, że oni jej nienawidzą, bo jest kobietą. Ja pierdzielę. Czy to jest jakaś. to jest zapuszkowany łeb ciężko? Naprawdę. Co to za pieprzenie w dupę głupot? Czemu ona takie głupoty pieprzy? Nie wiem, ty. nie radzi się z hejtem i wymyśla sobie argumenty własne, żeby je odbić. Witam, Patryjusz. Prowadzenia fabuły w filmie o superbohaterach. Dlaczego wszyscy lubią Black Widow? Ty, no tak, i Czarną Wdowę też mają wracać, słyszałem, yy, bo jako, no tak, chcieli ją wrócić, tak jak Erormana i tak dalej. Więc, no właśnie, czemu ją lubią Matejden? No właśnie. Który po wielu poprawkach, przemontowaniach, przepisywaniach scenariusza jest jednym wielkim burdelem filmowym pozbawionym. Tego też się oglądałem serialu z Tom, yy, Tom, tą, tą. nie wiem jak się ten serial nazywał, nawet nie pamiętam. Ale też takie ścierwo było. Burdelem filmowym pozbawionym jakiegokolwiek sensu. Odpowiedzialny za to jest oczywiście Kevin Feige, który dosłownie uwierzył, że stał się Bogiem. O, Ale ta. pomimo odpływu wyznawców Zatracił się w tym i w ogóle nie uczy się na błędach. Więc zatrudniał osoby, które nie mają bladego pojęcia, jak ugryźć ten gatunek, ani tym bardziej, jak on znaleźć się w wielkim korporacyjnym piekle. I tak też mamy w tym wypadku. Bo pani Ryszard, Mija da Costa, po swoim debiucie z filmem Candyman, dostała zaproszenie do wysokobudżetowej produkcji za niemalże 250 milionów dolarów. Tyle ja nie mówię, że nie można dawać szansy młodym czy nowym twarzom, ale jednak. Ty serio, 250 milionów budżet było? Marvels. Do zobaczyć. Że w to nie mogę uwierzyć. 5.4 4 ma ocenę Marvels. I tak za dużo, co? Aha, nie podali budżetu. Ciekawe skąd ma info, bo to nie jest oficjalne. Pewnie jakiś leak. Oni już yy, ukrywają, bo kiedyś zawsze podawali budżet, ale jak już z góry wiedzą, że się nie przyjmie film, to tak nie podają. Nie, tu jest, 220 milionów, on mówi 250, tak nie wiadomo. Dzięki Wiktor za 57 lat i dzięki Tajusiek za 8, witam panowie. I dzięki dzika świnia za 2 lata, witam. Dzięki. Inwestując takie pieniądze, chociaż wymagałoby się czegoś. A przynajmniej powinno, ale nie w wypadku Marvela, bo sukcesywnie wydaje masę pieniędzy na filmy i seriale, które się ledwo spłacają albo ponoszą klęski. I zanim ktoś tu wyleci z przykładem trzeciego ja czy Spidermanem No Way Home, to powiem wam, że Strażnicy to film Jamesa Gana, który jako jeden z niewielu twórców... Strażnicy całym... akurat fajni byli, no, ale to był taki wyjątek od reguły. Oglądałem ich niedawno, jak wyszli chyba na Disneyu. No, ja się zdziwiłem, naprawdę tak się nie mogłem zebrać od tych strażników, nawet do kina nie poszedłem, bo już myślałem, że pewnie nie odda, ale tak się zaskoczyłem, ale pewnie to jest wyjątek. No niestety i teraz będzie już znowu tylko gorzej. Aktualnie. Jaki to jest idiotyzm, że wszystko szło z tą poprawnością polityczną Ja nic teraz nie da się obejrzeć bez połowy obsady kolorowej bardziej... Yy, dobra, nie czytam twojego porównania, ale trochę sensu masz. No właśnie, no, bo szczerze mi by, ale to też zabrzmi jak taki typowy pieprzenie, co tak gada, ale w sumie ja się z tym zgadzam, że dla mnie obsada, czy jest jeden Czar jeden Indianin, jeden Azjata, to nie ma znaczenia, bo tam scenariusze są gówniane i wcześniej w Marvelu było tak, że wszystko się lepiło do siebie, nie? Że tu dostawałeś jeden puzzle, jeden film, tu drugi, trzeci i na początku nie wiedziałeś o co chodzi, ale po już paru filmach to się zaczynało układać w taki dużą całość, fajny obrazek, rozumiesz? I zaczynałeś. O kurde, fajne odniesienie do tego filmu, tutaj jakaś postać, tutaj o kimś wspomnieli i to się takie fajne robiło. I się robiła taka kula ścieżda od pierwszego Ironmana do Endgame'u, nie? A teraz to się nic, z niczym wszystko nie łączy, wszystko jest tak na pałę robione, a przy okazji te scenariusze i tak sensu nie mają, że nawet same w sobie nie mają sensu, a już w całości jakby to wrzucić do uniwersum, to jest jeszcze gorzej. Więc to jest tragedia po prostu. Dwie minuty, a ja już komentuję to 20 minut. Nie jest dobrze. Nie ma jakąś wiedzę o komiksowych bohaterach i wizję jak ich przenieść na duży ekran. I ta trzecia część Strażników była zwieńczeniem jego przygody z MCU. A Spider-Man to w gruncie rzeczy projekt no Sony, tak, gdzie Marvel się podczepił i zaserwowali nam nostalgiczny serwis. Cała reszta filmów... Ta dużo ludzi gada tego spider man że gdyby nie właśnie wpieprzenie nostalgii, to by nie oddał. Ciężko im powiedzieć, bo już ta nostalgia jest, nie da się jej oderwać. Ale mi się podobał ten film, no. Ciężka nostalgia, fajna. I seriali to kolejne gwoździe wbijane I do kawy. No nie, nie. ale wróćmy do pani reżysery. Bo otóż poza tym, że jest młodą kobietą. To nic nie wniosła, aby dać nam coś ciekawego. Równie dobrze mogłaby to być inna randomowa osoba i ten projekt wyglądałby tak samo. Dobrych reżyserów cechuje to, że mają swój styl albo potrafią się odnaleźć w wielu gatunkach i nadać temu dobry sznyt. Tutaj ona przyszła do fabryki, odwaliła swoje i poszła dalej. I jakby tego było mało, to poszła jeszcze przed ukończeniem prac nad filmem, gdyż przedłużająca się postprodukcja i kolejne dokrętki wydłużały proces tworzenia filmu. A ta wzięła się za inny projekt i dosłownie poprzez skype nadzorowała dalsze prace nad tym filmem. <grym> bye bye. Teraz uwaga, wchodzę w strefę spoilerów, nie, nie, ale bądźmy no. poważni, mało kto z was i tak... Film ma budżet 250 milionów, a tasę na odpieprz robi? Nieźle. Oni to robią też dla biznesu i promocji, z badań wyszło, że firmy dużo zarabiają na poprawności politycznej. Ale to już chyba jakby przełamało tą granicę, po której chyba jest tylko gorzej. Pójdzie na ten film, i mało kogo już interesuje MCU. Więc o czym jest ten. Nie film? wiem, filmy poprawnie polityczne, które jednocześnie nie są na siłę. Na przykład, miałeś Czarną Panterę, nie? że to taki sobie dla mnie był film, ale ludzie to docenili, że tam dużo czarnoskórych, i nie było to na siłę. Że to jest zawsze tak było w komiksach. Wiesz o co chodzi? I tam nie ma na siłę wpieprzonych rzeczy. I nawet jak ci się może średnio podał ten film, no to on nie był na siłę poprawny politycznie, tylko był taki po prostu, jaki był zawsze Czarna Pantera. I tak powinno być. A nie wpieprzanie na siłę jakiegoś ścierwa, bo trzeba odhaczyć rubryczki, że jest gay, jest jakaś tam czarnoskóra baba, jest jakaś inna bohaterka, tylko że musi być kobieta, bo nie może być chłop, i tak dalej. No, takie już pieprzenie, głupot, rozumiesz? To w nowym Marvelu, bo wcześniej takiego nie robili, a było it. No nie wiem, czemu teraz tak się dzieje. I Serio, to chyba nie oddaje tak, jak mówisz, bo wyniki mają coraz gorsze, jednak. No o tym, że pełna pani, która zwie się Darben, ma żal do kapitan Marvel, że przez nią na jej rodzinnej planecie rozpętała się. No właśnie, jest Zendaya w Spider-Manie i się też się czepia nikt, bo jest w sumie dobra aktorka. I się nikt nie czepia, że nie ma białej, rudej baby. Jest no. git. No, ale często tak jest, że Nick Fury przecież oryginalnie też był biały, a Marvel go zrobił Samuela L. Jacksona. Wzięli dobrego aktora i nikt się nigdy nie czepiał o to, że czarno skóry chłopku gra. I co z tego? I tak się powinno robić takie rzeczy. A nie w pieprzenie na siłę jakiś. Tych jakichś bezpłciowych postaci, co nic nie robią, tylko po prostu, żeby była rubryczka odhaczona. Ojna domowa, Takie która pieprzenie. jakimś cudem skaziła powietrze, wysuszyła oceany i sprawiła, że ich słońce zaczęło gasnąć. Głupszej rzeczy już nie mogli wymyśleć, ale spoko. Więc ten Darben znajduje jakąś bransoletkę, mm. dzięki której może otwierać przejścia między światami czy inny no, badziew, co prawa. sprawia zaburzenia, które prowadzą prosto do Dobra, naszego... Dobra, oglądajmy koniec pieprzenia o tym. Oglądaj, co on mówi teraz. Marvelek, czyli Miss Marvel, którą możecie kojarzyć z serialu, którego prawie nikt nie oglądał. I ona ma drugą bransoletkę, którą oczywiście ta darbenówna będzie chciała. Kolejną postacią jest Rambo, ale nie ten zacny pan, tylko Monika Rambo, która pojawiła się w kolejnym serialu, który mało kto kojarzy. Bo Marvel w tej swojej czwartej i piątej fazie poszedł taktyką, że musisz oglądać wszystko, bo inaczej jest jesteś w dupie i nic nie będziesz to nie wiedział. Oddaje czyli taki terroryzm lekki, zmuszający widza do tracenia czasu na gówniane produkcje tylko po to, abyście mogli sobie obejrzeć film w kinie. Ale spokojnie, bo trio zamyka kapitan Marvel, czyli postać, która została wrzucona... Ty, szczerze seriale powinny tylko rozszerzać historię, a nie robić tak, że musisz przeplatać seriale z filmami, inaczej nie będziesz wiedział co się dzieje. Bo przez to to tak jej oddajesz, nawet się nie chce tego główna oglądać. Bo ty już nie wiesz co się dzieje na starcie. A tuż przed ostatnią częścią Avengers'ów tylko. gadacie głupoty Netflixa mi oddał. <laughs> Dobra, już widzę, że yy... Bejcior. Tylko po to, aby wprowadzić Strong Deux X Femine. Pierwszy film z nią, co prawda, zarobił dużo, ale szczerze, to był okres szczytowego hypu na Marvela i wypuszczając wtedy dowolną kupę opakowaną w sreberko, osiągnęłoby taki sam wynik. I dokładnie taką kupą sreberko był to. ten pierwszy film. Więc nasze bohaterki doznają jakiegoś powiązania ze sobą, i gdy używają mocy w tym samym czasie, to zamieniają się miejscami. Jak to no, dokładnie serial Locke był Ale też film? moc nam mieszał, jakby w lore, według mnie, ale. I tak zaczynali coś nowego, to w sumie nie było to złe, ale, ale on był, on jest dobry jako odrębna rzecz. Bo jakby się oglądać każdy z tych seriali, to, to przecież tam jest większość tych seriali, to jest takie ścierwo pieprzone. Film też za bardzo nie skupiał się, aby nam to wytłumaczyć, ani tym bardziej nie przemyślał tego motywu zbyt dokładnie. Ale walić to, bo pod koniec filmu nagle to przestaje działać, i mogą znowu spokojnie używać swoich mocy. Choć i tak używają swoich mocy, a ta zamiana miejsc wygląda tak, jakby była tylko wtedy, gdy reżyser tego chce. Ech. Tak dla jasności, zamieniają się miejscami dokładnie wtedy, kiedy w tym samym momencie użyją mocy. I mają z tym problem, co jest kurwa bullshitem, bo kapitan Marvel mógł powiedzieć, dobra laski, zostańcie w domu, nie używajcie mocy, ja sama pozabiatam ten bajzel. Ale nie! Więc nasze Marvelki postanawiają walczyć z tym damskim bedem, czy jak mu tam było, i trafiają na planetę Skroli. I gdybyście oglądali kolejny serial, to już będzie trzeci, to byście wiedzieli, o co z nimi chodzi. W przeciwnym wypadku hak wam w dupę. Więc na tej planecie Skroli pojawia się Darben i odpala portal, który wysysa powietrze. Więc nasze poprawnie polityczne Marvelki zaganiają Skroli do statków i odlatują z planety. Następnie lecą na Co? kolejną planetę, gdzie ludzie żyjący tam porozumiewają się za pomocą śpiewu. Więc przez jakieś 15 minut mamy irytujący musical, który prowadzi tylko do tego, że znowu pojawia się Darben i poprzez portal wysysa wodę z tej planety. Kurwa, im bardziej człowiek o tym myśli, to tym większym bullshitem to jest. Bo wiecie, to nie jest tak, że w kosmosie jest dużo Dobrze, planet, że na, na pewno jest powietrze, woda i które krążą wokół jakiejś gwiazdy. Nie ma kurwa, więc to muszą być planety, które jakoś są związane z Kapitanem Marvel, bo Darbenica w ten sposób ści się na niej. I mało tego, robi to a raczej planowała od 30 jebanych lat. Jezus Maria, to jest takie samo stulejarstwo umysłowe jak w serialu Sekretna Inwazja, o którym już nie będę wspominał. Też go nie, nie chcecie, oglądałem, możecie bo nie sobie obejrzeć tutaj kilka. mój materiał o tym paździerzu. Potem lecą do Zakopanego, bo Darben chce wessać wszystkie osypki, ale spotkała Marylę, która jej przeszkodziła dzięki Małgojście. Nie no, żartuję oczywiście, ale to byłoby lepsze, zamiast tego tak trafiamy do rzecz, naszej galaktyki, Marvelu. bo ostatnim celem jest oczywiście nasze słońce, więc nasze Marvelki biją się z Darbenem i nagle ich moce już wracają do normy. Tak po prostu z dupy dosłownie. Więc Darben w końcu zdobywa drugą bransoletkę i uwalnia z nich moc, która ją zabija i tworzy dosłownie dziurę w przestrzeni. Więc Dumbo Jumbo Rambo się poświęca i zamyka tę dziurę. A pozostałe dwie Marvelki powracają na Ziemię. Rambo pojawia się w innej czasoprzestrzeni, gdzie spotyka swoją zmarłą matkę, a raczej osobę, która wygląda jak ona, oraz bestie z X-Menów. Na Ziemi mysłował pomysł, żeby stworzyć Skąd? chyba młodych Avengersów, więc idzie do żeńskiego hałkaja, a kapitan Marvel leci na planetę Darbena i wpiernicza się w słońce, dzięki czemu na nowo jej odpala w dosłownie 10 sekund. Ja pierdzielę, ty ja nie wiem, o czym już się gada. Ten film jest taki z dupy. Nie wiem, co się dzieje w tym To jest kurwa głupsze niż pierdolony film Jądro Ziemi. Ja Jebie, na szczęście to już był koniec filmu. Dodam jeszcze, że oczywiście w trakcie tego filmu mamy niby komiczne scenki z rodzinką Miss Marvel, którzy trafiają do kosmicznej bazy Nicka Fury i bawią się z kosmicznymi kotami. Ale te sceny można spokojnie wyciąć z filmu, bo nie mają żadnego znaczenia poza cringe'owym elementem komediowym, który śmieszy pijane czterdziestki na babskim wieczorze w koszulkach z PDF-em Edwardem gapiącym się na nastolatka. Z kim? I to w sumie tyle. Cały film w pigułce, jakieś 100 minut nudnego, bezpłciowego, brzydkiego, żenującego, cringeowego, debilnego, w słabych efektach specjalnych, tandetnych strojach, pokazu braku kreatywności ani jakiegokolwiek pomysłu na siebie. Za uwaga, ponad 250 milionów dolarów. Ty, dobra, tam pewnie jakieś pranie pieniędzy już w Marvelu, wiesz, inwestorzy się chcą wycofać, ale nie mają jak. To se przepiorą pieniążki i wypieprzają na Bahamy. Jeśli nikt tu nie zdefraudował jakichś pieniędzy, o. to będę w szoku. Nie żeby no ten film był szokiem za to jaki jest, bo o tym mówiły wszystkie znaki na niebie. Wszystkie informacje napływające o tym filmie, każdy trailer, czy inne reklamy zwiastowały gumiany film. Zachęcił cię do seansu. Jestem Żydem. Więc chce, kurwa, Dzięki. Jestem zły, bo Marvel tak poleciał na kasa, no. że trzeba oglądać gówniane seriale, żeby wiedzieć co się tam dzieje z D, ale mam The Boys i Gen V. No The Boys, giga, giga. No, i ten gen muszę obejrzeć właśnie, ale The Boys to jest. Patrzcie pop. na streaming reklamowy tego filmu. Co to jest? Przez 8 godzin. Spodziewałem się słabizny, ale to co dostałem to co moje oczekiwania. I tylko ignoranci, którzy jeszcze wierzą w Marvela negowali Spoko, fakt, Marvel. że będzie to flop. Teraz będą Pewnie się mścić ta, no. na takich jak ja, bo ja wiadomo nie można przyznać racji takim seksistom, rasistom, bigotom, czy jakie tam inne komplementy sobie wymyślą. Ale hakim smak, ja mogę im tylko powiedzieć ten film to takie dno, że kolejni miliarderzy planują w nie zanurkować w puszce po tuńczyku. Są oczywiście recenzenci, którzy chwalą ten film albo zwracają uwagę, jak że jedynym pozytywem są postacie. Mi się zdaje, że wiele osób pisze recenzje pod jakiś szablon i w ogóle nie ogląda filmów. Postacie są żenujące w tym filmie i nie mają żadnej chemii czy nawet ciekawej interakcji. My Marvel przez cały film fanbojuje kapitan Marvel i mimo iż jest urocza, i jako jedyna zdaje się dobrze bawić na tym filmie, to twórcy nie mieli żadnego pomysłu na tę postać w tym filmie. W scenie, gdy planeta Skroli traci powietrze i Marvelki próbują ratować Skroli, kapitan Marvel w pewnym momencie krzyczy do niej, że nie uratują wszystkich i muszą uciekać. I myślałem, że będzie tu zalążek na jakiś ciekawy konflikt, że na przykład jej bohaterka i idolka okazuje się zimną suką. Ale nie, kurwa, bo zaraz ją przeprasza i wszystko jest okej, okay. To pierdolę. Szpara między zębami Karola Napisałaby lepszy scenariusz. Yes! Monika Rambo była chodzącą encyklopedią i tłumaczyła. No to jest problem, że oni z tych. Nie wiem, ty, ja można tak mówić? Że wiesz, że biorą te kobiety i oni na siłę chcą się pokazać, że tacy są po, do przodu, progresywni, nie? Że nie mogą ani jednej negatywnej cechy tym bohaterkom dać. I przez to to jest pieprzone nudne gówno. Po co takie coś jest? Po co takie coś? Ty miałeś Avengersów jedynkę, pamiętasz? 2010 czy 2012? I oni co chwila się pizgali, ze sobą bili, wyzywali i tak dalej. I czemu te kobiety się nie mogą wyzywać, bić? i... No nie mogą być chociaż troszeczkę negatywnych cech, żeby tam się coś działo. Tylko wszystkie muszą być piękne, i czyste i dobre, i wszystko naraz. No po co takie coś? Przecież to jest na pałę zrobione. Ten film jest zrobiony na pałę. Żeby się tylko. Nie, no, już nie będę aż tak wychodził do przodu. Daruję opisywania, co myślę dalej, ale wiesz o co chodzi, tak w skrócie, nie? No, to jest pobijące. Każdy bullshit, jaki był w tym filmie. Skąd to wiedziała? No, bo to jest problem, że. wiesz. Dobra, nie, dobra, daruję sobie. Oglądajmy dalej. Do tego używała pseudonaukowych stwierdzeń, które oczywiście nic nam nie mówiły, ale reżyserka uznała, że brzmią inteligentnie, więc na pewno będzie to bardzo wiarygodnie, a wyszło strasznie żenująco. Dodatkowo w filmie chcieli zrobić jakiś konflikt między nią a Kapitan Marvel za to, że ta ma żal do niej, że ją zostawiła o, i zapomniała o niej. Kapitan Marvel dzieje. tłumaczyła to tym, że źle się czuła po tym, co się stało z planetą Darbena, dlatego przez 30 <grym> lat nic kurwa z tym nie zrobiła. Następnie! Kapitan Marvel. Tato już w ogóle zdaje się, że nie chciała być w tym filmie i gra aktorska tak właśnie wyglądała. Poza tym ja dalej nie wiem jaką ona ma moc dokładnie, zresztą to samo styczy się... Ona ma takie moce, że zawsze ratuje wszystkich, jest najlepsza i w ogóle i tak dalej. Rozumiesz? Nie przyczepiaj się do niej! Nie przyczepiaj się do niej! pozostałych dwóch Marvelek. Są światełka, są sile. Wy konie. sprawia, że mają bliżej nieokreślone moce, które są niby super i są w stanie zrobić wszystko. W zależności od widzi mi się reżyserki. Bo takie są właśnie. <grym> siła przyjaźni. Są pop... Nawet to jest słabszy niż jej moc. Po prostu super niczym się nie różnią i nie mają żadnych słabości. Więc kapitan Marvel w tym filmie jest i tyle w sumie można powiedzieć, bo nie zostawia po sobie żadnych wrażeń, no, ale A... ona w każdym filmie, to z tego co on mówi, to jest taka sama gówniana w takim razie, no. ...emocji. Następna, Darben. to jest chyba najgorszy zły rol w historii filmów Robi o to samo, co zawsze. jest dosłownie damską wersją Ronana, właśnie mi się z nim kojarzyła przez ten młotek chyba, nie? po superbohaterach. Jest dosłownie damską wersją Ronana z pierwszej części Strażników, ale wydaje się jego tanim cosplayem. Siła Co siłą rodziny, to musiałaby być łysa, nie? I mieć głos, jakby zeżarła silnik od traktora. Wiem. Jej siła i moce oczywiście są generyczne i niewytłumaczone. Jej aparycja i gra aktorska zasługuje na kebaba z Biedronki. Nie wiesz że to mówię, ale już Wakanda w mojej dupy jest, jest lepszym kebab, antagonistą Biedronka. MCU niż ona jest w tym... Czekaj, kto? Aktorska zasługuje na kebaba z Biedronki Nie wierzę, że to mówię, ale już Wakanda w mojej dupy Jest lepszym antagonistą MCU Niż ona jest w tym filmie Gdyby nie fakt, że miałem przez cały film Facepalm, przez co moje ręce były zajęte To dosłownie rzucałbym fotelami w ekran <śmany> Następna! Już <śmany> chyba nikogo nie ma A nie, czekajcie, pojawia się na chwilę Valkyria Czyli Tessa Thompson A. Tylko po to, aby dać buziaka kapitanowi w policzek I zabrać z Oczywiście, że musiała być kolejna postać kobieca bo mało ich w tym filmie. Następna, mamy kota kosmicznego, który pożera wszystko, a potem wyżyguje. I na tym polega żart przez cały film. A potem się okociła i jest masa małych kotków, które wciągają wszystko. I czemu to miało no to służyć w tym to, filmie? No. Aby były kurwa jebane kotki i tylko po to. Następna, to znaczy następny, Nick Fury, który był Madafakerem, kozakiem w MCU, a no zmienili go na Comic Reliefa, czyli postać komediową, która jest chodzącym memem w tym filmie. I on te tutaj nie ma żadnego Zabnia. znaczenia. Po prostu jest i zapycha czas antenowy żartami. I tak wygląda ten film. Istna, że nada nie mająca nam nic do zaprezentowania sobie. Ja film. jestem ciekaw, jak ten film musiał wyglądać przed dokrętkami i wszystkimi poprawkami, skoro i tak nie udało im się uratować tego filmu. Może był lepszy, w ogóle to go dla kogo ten film powstał. Żadna z tych bohaterek ani nie jest popularna, ani tym bardziej jakaś ciekawa. Ale nawet abstrahując od tego, to nie mieli żadnego pomysłu na ten film poza jednym. Put a chicken in and make a name and gay! Przejdźmy do strony technicznej, bo otóż efekty specjalne to kontynuacja greenscreenowej papki, która dosłownie razi w oczy. I ja mam w dupie tłumaczenie, że ludzie są przepracowani. To wasza wina, że tak jest, bo macie spierdolony model biznesowy. Film kosztował setki milionów dolarów, a wygląda gorzej niż 90% znacznie tańszych produkcji. Nikt i tak nie czekał na ten film, więc spokojnie mogli dłużej popracować nad efektami. Zresztą nie wiem, no. czy to coś by dało, bo film jest kręcony jak niedzielno-porankowy Program dla dziewczynek na Disney XD. Tandetne stroje, papierowe lokalizacje, dużo światełek, kotki i śpiewanie. Ujęcia są tak sztampowo nudne, że operatorzy powinni przemyśleć sens dalszej pracy w tej branży. Montażyści starali się jakoś poskładać ten burdel, ale nie wyszło im, co widać gołym okiem. Muzyka, jeśli jakaś jest w tym filmie, to jest niezauważalna. Podobnie jest z dźwiękiem. Coś tam nam brzęczy, ale jest to mdłe tło, żeby ciszy nie było. Przypominam, film recenzji. kosztował 250 plus milionów Działeczka, dolarów, a wygląda jak korporacyjna foszerka, ta słowo wydawana co Weekend w TV. Naprawdę, ten film to jedna wielka żenada. I wiecie co? Wcale mi nie żal Marvela, Ani Disney'a. Sami są sobie winni, mi też, bo nie. Ja, ja się nawet cieszę, wioski. że doszło do takiego momentu, że ten film jest takim szczytem główna, który osiągnął Marvel w tym momencie i w ogóle Disney, bo Disney tam poza nią Marwela od jakiegoś czasu też inne rzeczy psuje. Może się. Od tego, nie? Ocuci. Ocucam się może i obudzam i powiedzą ty, koniec srania, widzą do mordy. Już chyba więcej nie kału nie przyjmą. Już więcej nie przyjmą gówna do ryja. Już wiesz o co chodzi? Już stoi, stoi to gówno aż z, z mordy się wylewa. Trzeba zacząć robić troszeczkę lepsze rzeczy, bo inaczej. No nie, nie będzie dobrze, nie w porażek, tylko dalej brną ku samozagładzie, serwując nam niestrawne produkcje opakowane w coraz to gorsze sreberka. I oczywiście wina jest zwalana na wszystko. Na pandemię, strajki, pogodę, przepracowanie, zbyt dużą ilość produkcji, białych mężczyzn i toksyczny fandom. Ale prawda jest inna. Najebali się sławą po endgame i stwierdzili, że mogą nam wszystko wcisnąć, a ludzie hmm. i tak na to pójdą, albo obejrzą na Disney Nie, sens. ludzie nie są zmęczeni ilością, Mogli tylko tak jakością myśleć. tych produkcji. Co chwila dostajemy tandetny i żenujący produkt i to najbardziej męczy. A dodatkowo taktyka, że wszystko jest ze sobą połączone i musisz wszystko oglądać, też odpycha. No też to jest gówniano połączone strasznie, no. Jeszcze jakby to było do chociaż dobrze, ale to jak może być gówno dobrze połączone? też tego za bardzo nie wiem jak to by miało być ludzi oni myślą że droga którą obrali przyciągnie nowych widzów i zadowoli ja starych. też, nie, też ja nie kurwa Marvel całkowicie błędnie odbiera swoją grupę docelową którą według nich są narcystyczne zjeby chcące widzieć tylko siebie zamiast ciekawych historii wywołujących emocje więc jedynym pomysłem Marvela jak i całego Disneya od kilku lat jest to Put a ja i wiele innych osób zwracamy na no. to uwagę, ale oczywiście jesteśmy ośmieszani i próbują nas zawstydzić już nic nieznaczącymi frazesami. I proszę, oto macie śmierć marki, która stała się dosłownie idiokracją dla zjebów z Twittera, czy innych Szybki social media. Dedik, już od dawna obserwuję, jak ludzie na siłę starają się bronić te produkcje, doszukując się w nich najmniejszego plusika, który wystarczy im, aby przyćmić wszystkie minusy. No pogratulować uporu, ale to i tak nic nie daje, bo odpływ widzów z roku na rok jest widoczny gołym okiem. No, ale pelikany niczym orkiestra na Tytaniku. Fan Marvela? Pierdolę, kurwa, ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną, Żeby spokój podbił i kurwa klęcił! Będą do końca grać w tę grę zaklinania rzeczywistości. Nie ma aktualnie w Marvelu żadnych bohaterów, którzy ciągnęliby to MC. No tak. A jak już wspominałem, to w tej fazie naprawdę ich sporo zaprezentowali, ale poprzez swoją nieudolność i brak gratywności. No tak, brakuje właśnie takich postaci jak Iron Man, jak kapitan Ameryka Thor. Chłopie, ostatni Thor to był niezły zasys, ale ten Thor to i tak tam gdzieś odleciał i chyba już więcej go nie będzie, nie wiadomo. No nie ma żadnej postaci. Hulk? Halk. Ten Hulk też z niego zrobili tego. Nie mogę tego słowa powiedzieć, ale wiesz co? CeWarda zrobili z Halka. CeWarda. Rozumiesz? W skrócie? praktycznie żadna z tych postaci nie jest w stanie dorównać tym, co już odeszli. Przez pierwszy trzy. Czemu? No sobie zobacz chociaż jeden odcinek She-Hulk. Ja obejrzałem i wiem czemu. Mieliśmy różne filmy, od bardzo dobrych po średnie. Bywało różnie, ale przede wszystkim było jakość. Mieliśmy bohaterów takich jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarnawdowa czy Thor, którzy swoją charyzmą sprawiali, że dało no się posiedzieć na czele. O, zobacz w ogóle ty Iron Man 2000, czy to wygląda lepiej niż te efekty z tego ślubu? Czyli te swoją charyzmą sprawiali, że dało się wysiedzieć na średnim filmie, a przy tych lepszych dostawaliśmy zajebistą rozrywkę. Teraz już ich nie ma. No został tor, ale zrobili z niego śmieszka. Nie ma nikogo, kto by dźwignął tę markę. Większość postaci jest na jedno kopyto pisana. Oczywiście praktycznie każdy bohater dostał swój żeński odpowiednik, który jest jego nieudaną kopią i nie mającą sobą nic do zaprezentowania. Postacie są nudne i puste, z którymi nie mamy żadnej więzi. Co wiąże się z tym, że mamy całkowicie wyjebane w to, co się z nimi dzieje, a w gruncie no rzeczy tak. nic z nimi się nie dzieje, bo nie ma żadnej ciekawej fabuły, w którą można by się wkręcić. I to nie jest tak, że ludzie nie chcą nowych bohaterów, po prostu twórcy nie są w stanie nam ich sprzedać. Są wyjątki, jak na przykład James Gunn który serialem Peacemaker pokazał, że da się wycisnąć wiele, nawet z najbardziej absurdalnych pomysłów. Ale Marvel tego nie umie i stał się cieniem samego siebie i niesmacznym żartem, na który patrzy się już z litością i kiwa głową na te wystrywy. Kinematografia to nie fabryka. To jest kreatywna, artystyczna praca, służąca do wywoływania emocji i opowiadania nam historii, dzięki którym możemy uciec od codzienności albo zastanawiać się nad światem, w którym żyjemy. Ale zamiast tego jesteśmy traktowani tylko jak portfele i słupki, którym należy mówić, jak mają żyć i co jest dobre, a co złe. Więc wpychają w nas tę całą poprawność reprezentacji i odbicie całej spierdolozy świata w bardzo płytki i cyniczny sposób. O, ulubiony film z No, ale o stanie współczesnego Hollywoodu to pogadamy <gadamy> kiedy indziej. Marvel powinien to wszystko już zamknąć, odczekać kilka lat i zrobić reset wszystkiego, ale zamiast tego dalej... No, ale znowu, no... No, pewnie tak będzie, jak on mówi, niestety, że będzie reset całkowity. Albo po prostu starych aktorów jeszcze wrócą, docisną co się da i kolejne 50 razy. Geneza tego, geneza tego, geneza tego, same genezy. Potem znowu Avengersi, to już takie dymanie w dupę. Pytanie: No, pewnie to się znowu przyjmie, ale lipa, lipa, że nie potrafili tego lepiej poprowadzić. Będzie nam serwował swoją papkę, aż dojdziemy do momentu, gdzie chwycą się brzytwy i przywrócą Ironmana i Kamera. No, już co mówiłem na początku, jest taki plan i podobno nawet Iron Man, znaczy ten Robert Downey Jr. się zgodził i ten aktor też. Tylko pytanie, bo chyba na jakieś małe role, ale wiesz, mała rola na plakacie będzie na połowę plakatu ten Amerykę, aby obłagać widzów, by wrócili choćby na jeden film z nimi. I tak jak... Pamiętam jak był Spider-Man jedynka, ten... Yy, jak to się nazywało? No ten z tym, tym... Yy, z tym nowym Spider-Manem. Pierwsza część, to też pierwsze plakaty, a Homecoming, ta Pierwsze plakaty to było tak, wielki Iron Man i malutki Spider-Man w rogu. <gryw> co, no jakoś trzeba było zacząć jak ci dwaj ratowali świat przed złoczyńcami tak teraz będą musieli ratować całe MCU bo wychodzi na to że nikt ale to nikt spośród kilkudziesięciu bohaterów nie jest w stanie tego zrobić MCU nie jest wiem, martwe to jest... i to nie jest no już bozec, opinia spróbuję. a fakt potwierdzony filmem The Marvels jeśli ten film będzie miał 2000 łapek w górę to obiecuję że zrobię omówienie tego ścierwa scena po scena, jak, jak like. tylko wyjdzie na Disney minus a tym... tymczasem dzięki za uwagę Unikajcie tego filmu i do usłyszenia. Magic. No i to mi się podoba. Ciekawy kanał jakiś. aby tego więcej ludzi oglądało takie rzeczy. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Husaria!